Witam cię, Bartku. Nie chciałbym tak powiedzieć, wiesz, dziewczynom spod znaku barana, że są flirciarami. W pewnym sensie, znaczy tutaj z punktu widzenia astrologicznego, to tak. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli weźmiemy w archetypie i ósmy dom to skorpion i ósmy znak od barana to też skorpion. A tam jest flirt. Z kolei tam, gdzie jest waga, gdzie są kontakty międzyludzkie, jest waga. No więc też te kontakty. I tutaj się z tobą całkowicie zgadzam. Tylko wśród znaku barana. Osób, znaczy urodzonych w okresie barana, tam jest zaledwie 5% albo 3% tych takich, właśnie jak ty mówisz, tych baranków. I teraz tak. Ponieważ ty jesteś jakimś tam znakiem, jesteś wyczulony na pewne cechy, bo tak masz planetę ustawioną, a nie inaczej, i widzisz te cechy. I trafiasz na akurat na taki typ dziewcząt. Czy dziewczyn, czy kobiet. To już obojętnie jak nazwiemy. Niech będzie dziewczyn. I teraz tak, jeżeli zwrócisz uwagę, to jakbyś usiadł z inną osobą, której nie za bardzo lubisz, czy taką osobę, której nie lubisz, zaznaczam, i zaczął z nią dyskutować na przykład o kobietach z znaku barana, ale nie wymieniając tych osób, to ona by wymieniła zupełnie inne cechy. Bo ona, ponieważ ty jej nie lubisz, ona ma inne spojrzenie, ponieważ dlatego się nie lubicie. I ona może być na przykład, przypuśćmy, że ty jesteś spod barana, ona jest spod raka, i ona będzie inaczej to widziała. Że, ale nie mówię o tych samych kobietach, tylko o innych. Inne osoby przyciągała. Inny typ barana. I teraz w założeniu, wiesz, każdy znak ma inne spostrzeżenia i inne spojrzenie na barana. Mało tego, jeżeli będzie 12 osób, każdy będzie spod innego znaku, ale zaznaczam, że ascendenty identyczne, wszystko identyczne. Powiedzmy. Niech, no, nie może być identyczne, ale podobne. Niech będzie tak. Bo to jest niemożliwe, żeby było identyczne. Bo wszystko się porusza. Nie ma dwóch identycznych kosmogramów. Ale w założeniu, teraz tak. Inaczej będzie widział byk to wydarzenie, na przykład chociażby flirt, bo powie tak, no słuchaj, ale po co jej ten papter? Czy ja się wcale nie dziwię, że ona śpiesz tam zaczęła z tym? Przecież ten ma kasę, ten ma stabilizację, no to o co chodzi? Ja też bym tak zrobił. Bliźniaki. Słuchaj, ale z nim jest weselej, bo ten to jest ponurak, ten jej mąż. Słuchaj, on nigdzie nie powiedziałem, w ogóle nic nie robi, on to tamto, a tutaj ona to ma rozrywkę. Ona jest fajna dziewczyna, słuchaj, ja z nią rozmawiałem. Bomba, ona jest taka wystrzałowa, wiesz, tutaj podskoczy, to podskoczy, tutaj nawet wiesz, ona na judo chodzi, ona na karate, na strzelnicę jakoś. No w ogóle taka dziewczyna, wiesz, jak to się mówi, taka żołnierka, no taka, z taką kobietą to naprawdę warto, bo ona jak. Takie, wiesz, takie jędrne mleko, wiesz, schłodzone, jak chce się, co się chce, cały garnek. Z kolei rak. No tak, ale ona. Nie wiem, czy ona w ogóle o dzieci nie dba, o nic nie dba, tylko wszędzie biega do jakichś klubów sportowych, strzeleckich, jeszcze gdzieś tam, no w ogóle cholery można dostać. Tego chłopa zostawiła z tym, ja sama no, ciągle z jakimś innym. Przecież tak, ja ją widziałem z panem Jasiem, a przedwczoraj ją widziałem z panem Cisim, jak się na ławce całowała. No, potem mamy z kolei lwa. Lew, powiem. Ona. Naprawdę? A gdzie ona bywa? Taka jest przebojowa. Muszę z nią cokolwiek spróbować, bo to jest mój typ do zarządzania. Jak ja bym z nią zarządził, to by było. No. Świetna. Już sobie wyobrażam. Panna.
No tak, ale ona ciągle gdzieś biega. Ciągle spocona. Nie wiem, gdzie biega. Biedny ten facet. Ale chociaż zrobi porządki w domu, no ktoś musi zostać w domu, żeby były porządki. No i on. Tylko, żeby on tak mógł wyjść i zobaczyć, bo tak jak go widziałem w sklepie, to on taki zagubiony bardzo, a ona taka bystra, wszystko w siatkę i ona mu tak zostawi wszystko. Tam ona tylko rządzi. Ja bym tam z nią nie chciał. Ja bym jej urządził życie, to ona by wiedziała, jak to zrobić. A ona by mi nie podskoczyła. Ho, ho! Ja bym jej dopiero. Ja bym jej tam trzy słowa powiedział i więcej by nie było. I koniec. Waga. No wie pan. Ja ją bardzo dobrze znam. Jak jeszcze byliśmy razem na łódkach, to jak żeśmy wiosłowali, to czasami żeśmy zawiosłowali za daleko, na takiej wysepce, jak rozbiliśmy nam to, była noc. No to zatem żeśmy się rozeszli, no bo ona poznała jego, a ja poznałem kogo innego. No i tak się stało. No i tak masz każdy znak. No przecież nie będę przelatywał przez wszystkie znaki, bo przecież tą legendę, no trzeba się tego uczyć. Ale tak jest. Nie wolno, wiesz, pamiętaj o tym, że nie widzisz tej drugiej strony, bo patrzysz na nią, a nie patrzysz na jej partnera, z którym ona jest. I ten partner może być po prostu zwykła ofiara. No to jest zgoda, że narzeczeństwo jest po to i po to się bierze związek, ale związek zakłada, bierze związek zakłada, żeby było miło, żeby było solidnie, a potem się okazuje, że ta osoba, wiesz, bardzo dużo osób kryje się, no, przede wszystkim mężczyźni. Mężczyźni są zupełnie inni w związku, bo jak oni już mają, to o, ja jej pokażę. Do ślubu będzie kwiatki nosił, a po ślubie. Wczoraj miałem taką dyskusję. Kto zdradza? Czy kobiety, czy mężczyźni? Przecież kobiety zna z natury. Jak ma zdradzać, jak ma dziecko, jak ma dom? Oczywiście, że tak, że zgadzam się. Ale to jest właśnie brak zainteresowań przez tego mężczyznę. Kobiety nie są z góry, rzadko, inaczej mówiąc, jeżeli bierzemy archetyp kobiety, to mężczyzna jest tym wojownikiem, który idzie na tak z jaskini wyszedł i poszedł na to polowanie i on jest w ataku. I on jest zawsze tym, który ma. Przypuśćmy w założeniu, brzydko mówiąc, że jesteśmy dorośli do wszystkiego, ale jak najwięcej zapłodnić, jak najwięcej mieć tych kobiet i swoich potomków. I to jest w naszej naturze. Z kolei kobieta, jeżeli on nie starcza jej, tak, tym erotycznym, i ona chce mieć pięcioro dzieci, a on chce mieć tylko jedno, albo z nią wcale, no to ona wtedy pójdzie. W tą inną stronę. I albo przypuśćmy, ja już nie mówię o tym, że tam ktoś powie, no tak, ale jest pierwiastek żeński, pierwiastek męski, to i tamto, i u niektórych kobiet jest tak, że one z natury lubią dużą ilość partnerów. Ja się z tym zgadzam. Też taka wersja może być, ale to są wyjątki. Na ogół kobiety dążą do tego, żeby zbudować jakby swoją rodzinę, swoje stado. To, że się stało tak, że kobiety mają tylko jednego mężczyznę, ale to w naszej cywilizacji, gdzieś tam, to co wiem, w Tybecie jest takie plemię, że kobieta ma, przypuśćmy, pięciu mężów. Nie wiem, jak to jest, no, ale jest, no. Oni wychodzą ciągle na jakieś polowania, 6 miesięcy gdzieś tam w górach jest, a ona potrzebuje zawsze mieć ciepło i z kimś tam, no więc ma ich pięciu. I w tym środowisku jest to zupełnie normalne. No przecież mamy z opowieści nasze Amazonki. Czy Amazonki nie potrzebowały mężczyzn? Mężczyźni to byli tam od czasu do czasu. Zresztą mamy świetnie to rozpracowane, przypuśćmy, u pszczół. I mamy to rozpracowane u mrówek, tak?
Więc mamy te przykłady, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. My, mężczyźni, akurat tutaj w naszej cywilizacji, potrafiliśmy to przejąć i przejąć jakby władzę. To jest kompletną bzdurą, bo i tak matka jest najważniejsza, nawet tam, kiedy jest ten mężczyzna niby taki guru, co to nie maczu, to tamto, a jak mamusię zobaczy, to od razu leci i się przytula do cyca. No i wszystko w porządku, no i tak jest, no i taka jest rzeczywistość. No więc, wiesz, a jeżeli bym brał, ja po prostu, dlaczego uczulam na to? Dlatego, że wiesz, zawsze patrzymy ze swojego punktu widzenia, a nie patrzymy z tego punktu ogólnego, wiesz, jakbyśmy byli każdym znakiem po kolei i wycofali w sobie pewne cechy, które my mamy. Na przykład, jeżeli jestem baranem, tą bojowniczość, jeżeli jestem bykiem, to tą higienę pracy, tą pracę taką, wiesz, i tylko za kasę, kasę, kasę i posiadać, posiadać, posiadać i z bliźnięta, które tylko przeszczekują i gadają mi byle o czym i jak najwięcej. No więc, wiesz, jeżeli te typy wyeliminujemy i potrafimy spojrzeć z punktu innego, co, wiesz, no, tego się uczy latami w astrologii. To jest ta właśnie ta cała filozofia czy psychologia astrologii, którą trzeba wyeliminować to swoje ja, a spojrzenie poprzez ten drugi znak i zacząć opowiadać przez, wiesz, tak byś zmieniał okulary. Kiedy założysz okulary z filtrem czerwonym i okulary z filtrem niebieskim, zupełnie inne szczegóły będziesz miał. Zupełnie co innego będziesz widział. I na tym to polega. I królewska wiedza właśnie to wymaga, czyli tego uczy. I ja tego nie robię na blogu, bo wiesz, no takich pytań, jak ty tutaj zadałeś, no może jest właściwie chyba pierwsze. A może jest tam gdzieś w kontekście. Ale tu zawsze każde pytanie jest pierwsze. Dlatego też czasami, no, trzeba długo czekać na odpowiedź. Do zobaczenia i zapraszamy na dalszy ciąg opowieści o królewskiej wiedzy. Do zobaczenia.